wejście do ośrodka dożywiania to było wejście do pokoju, w którym było 60 dzieciaków i absolutna cisza, bo żadna z nich nie miało siły nawet płakać. Tak jak było, jak byliśmy na Ukrainie, działaliśmy w tych pierwszych nocach przy pasie przygranicznym, tam było ogromnie szczęście, ale to można stanąć i zacząć płakać, albo przekuć to na działanie. Pracuje fundacja, która pomaga głównie w krajach afrykańskich. Nie spodziewałam się, że też będę pomagała na Ukrainie. Dobra fabryka to tak naprawdę odpowiedź na potrzeby, na prośbę szpitala w Demokratycznej Republice Konga. Dostaliśmy informację, że jeśli nikt nie pomoże, to w ciągu 3 miesięcy ten szpital trzeba będzie zamknąć. Wszyscy się zajmujemy tym samym, czyli realizowaniem rzeczy, które są z założenia niemożliwe. Tutaj jest tak, że jeżeli jest jakiś pożar, w sensie dosłownym, no bo przecież spłonął nam obóz, w którym opiekowaliśmy się rodzinami, to nie było tak, że dobra, poddajemy się, koniec tego projektu, tylko siadamy razem i zastanawiamy się, co jeszcze możemy dla tych ludzi zrobić i to jest niesamowite. To, co mi się też w tej pracy podoba, to, że my nie lecimy hurtowo, my się zatrzymujemy na konkretnym człowieku, na jego historii i staramy się zmienić jego świat i to rzeczywiście się dzieje i to działa. Fundacja zajmuje się sklepem charytatywnym. Dla mnie ten sklep to już jest taka moja część tutaj i nie oddałabym tego już w inne ręce nikomu. Kto twoim zdaniem tworzy Fundację Dobra Fabryka? To są wszyscy dobrzy ludzie. Darczyńcy. Każdy, kto dzieli się z naszymi podopiecznymi tym, co ma. Wy, to wy tworzycie dobrą fabrykę. Dołącz do dobrej fabryki. Wejdź na stronę www.dobrafabryka.pl i zacznij produkować z nami dobro. My wiemy, jak to robić.